Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Nowak Audio. Pragnę przypomnieć, że w czwartek transmisja live godzina 19. Proszę o zadawanie pytań, będę odpowiadał na bieżąco. Pytania można wpisywać pod postem na karcie społecznościowej na kanale YouTube, jak również na mojej stronie facebookowej Nowak Audio. Szanowni, dzisiaj recenzja wzmacniacza, która wzmacniacz ten, który jest w mojej ocenie jednym z najlepszych wzmacniaczy zintegrowanych lampowych. Jakie miałem okazję testować w swoim systemie? Fantastyczny, wspaniały, naprawdę. Gdybym się zdecydował na Integrę, to na pewno byłby to właśnie ten wzmacniacz. A co to za wzmacniacz? Jest to włoski wzmacniacz marki Tektron TK211. 211 już nam sugeruje, jaka lampa końcowa została użyta. Tak jak wspomniałem, Tektron to włoska firma, która posiada bogatą historię swojej działalności na rynku urządzeń audio. Ja kojarzę ją z czasopisma skierowanego głównie dla DIY, czyli Konstruire Hi-Fi, jeżeli dobrze wypowiadam nazwę, na podstawie jednych z numerów tego wydawnictwa zrobiłem moje kolumny przypominające odrobinę Devore Orangutan. Ci, którzy jest wiem chyba nawet na ten temat na kanale, jest też bogata relacja, jeżeli chodzi o moją stronę na Facebooku. W tej gazecie już około 15 lat temu można było zobaczyć reklamę Tektron, ale były to reklamy związane z transformatorami i również transformatorami głośnikowymi, jak również dostępne kity wzmacniaczy lampowych. Chyba jak większość konstrukcji z Italii, taki Tektron umie zrobić pożytek z drewna, jakość stolarki. Mimo że nieduża, to jest ta ilość, to jest najwyższej próby. Wszystkie produkty tego producenta charakteryzują się raczej klasycznym wyglądem lampiaków, choć ten nowy design już troszeczkę z tym zrywa. Za to, że tak powiem, no, z domieszką wysokiej jakości drewna czy miedzianych płyt wierzchnich. Jednym słowem, dla mnie to jest naprawdę klasyka i klasa. Sam producent deklaruje szczerą miłość do konstrukcji opartych o technologię z użyciem lamp próżniowych. Widać naprawdę wysoką jakość użytych transformatorów. Po pierwsze wielkość, sposób ekranowania, puszki, mocowania, to naprawdę robi dobre wrażenie. W moim odczuciu jakby zawsze przewymiarowane, zarówno sieciowe, jak i głośnikowe. Bo mamy dwa. Bardzo podoba mi się również dobór lamp, które otrzymujemy przy zakupie. Są to lampy o cennej renomie wśród tak zwanych użytkowników lamp NOS. Wysokiej jakości komponenty użyte wewnątrz, m.in. kondensatory olejowe, rezystory Rodsteina i solidne przewody dopełniają jakości. Taka ciekawostka, Miflexy KPCU. Całość, jak już wspomniałem, zamknięta jest w obudowie z litego drewna, która było odpowiednio sezonowane. A górna płyta może być miedziana i ta mi się szczególnie podoba. A mamy jeszcze wybór płyty z mosiądzu. Co ciekawe, producent, wspominając swoje początki, wraca aż do serwisu antycznych radioodbiorników, ponieważ tak ta firma powstała. W ofercie producenta na okres, chyba to był 2019, znajdziemy m.in. przezmacniacz liniowy, bufor lampowy, prefono, które notabene kiedyś na OLX-ie było i pokazywałem Wam jako, powiedziałbym, warte grzechu. Lecz główna uwaga jest skupiona na wzmacniaczach. Cztery końcówki mocy i uwaga, 14 zintegrowanych wzmacniaczy. Co mi bardzo podoba się w wielu konstrukcjach, można stosować kilka odmian lamp pompowych. Na przykład 300B, 2, 3 czy 45 możliwa jest do zastosowania w jednym i tym samym wzmacniaczu.
Miałem go na testach, chyba recenzji, na pewno recenzji o nim nie pisałem, ale gdzieś tam w relacji zdjęciowej na mojej stronie facebookowej jest dostępny. Tektron TK211 to zintegrowany wzmacniacz, do którego możemy podpiąć trzy źródła dźwięku. Do regulacji głośności korzystamy z dwóch niezależnych drabinek rezystorowych. Osobna drabinka dla każdego kanału. Do regulacji biasu posłużą nam precyzyjne rezystory nastawcze oraz mini amperomierze na przedniej ściance, które są umieszczone na przedniej ściance. Obudowa jest z litego drewna, jak już wspomniałem, a górna płyta jest miedziana. Wszystkie gniazda wyglądają bardzo solidnie, jak przystało na tą klasę urządzenia. Widać, iż konstruktor poświęcił dość dużo uwagi układowi zasilania. Dlaczego? No, mamy bowiem w sumie aż 5 lamp prostowniczych. W tym, co ciekawe, dwie rtęciowe bardzo ładnie świecą, szczególnie w nocy. I sporych rozmiarów transformator sieciowy, jak i dławik. Widziałem wzmacniacze lampowe na lampie 211, gdzie transformator sieciowy był wielkości dławika użytego tutaj w Tektronie. Czy transformatory głośnikowe były podobnych rozmiarów co ten dławik. No ale cóż, jakość równa się, jakość elementów później niestety odzwierciedla się w jakości brzmienia. W sterowaniu 211 mamy klasyczne 6 SN7 i tu producent dostarczył lampy NOS Marconi. Co ciekawe, z taką trochę większą ilością Miki. Jako lampy mocy pracują legendarne, choćby dlatego, że używał ich głównie Audionaut w kultowym wzmacniaczu Ongaku. Tutaj były to 211 wydane przez Fane i to były w zwykłej serii Hi-Fi. Całość jest zbudowana oczywiście punkt w punkt, która właściwie chyba jest jedyną słuszną w przypadku takich układów lampowych. Brzmienie. Jeżeli ktoś nie ma ochoty na czytanie i zadaje sobie pytanie, czy ten Włoch brzmi dobrze, i słuchanie tego, co dalej opowiem, śpieszę z odpowiedzią. Tektron jest imponujący w każdym aspekcie jakości dźwięku. Reprezentuje absolutny high-end i to najwyższej próby. Z całą pewnością jest to jeden z najlepiej brzmiących urządzeń, które mogliśmy testować w redakcji Audio Muse of Fans, bez względu na jego koszt zakupu. Nie ukrywam, iż ja osobiście jestem od dawna fanem wzmacniaczy typu SET. Poprawnie skonstruowane zawsze oferują nam wyjątkowo dobrej jakości średnicy, miękki czasem, ale i szybki bas oraz delikatną górą, a to wszystko oblane jest naprawdę takim ciepłym, wykwintnym miodem. Może być trójniak, jak ktoś lubi, ale nasz Włoch nie jest taki do końca. O ile średnica, tak, jest taka, to skraje pasma są jak w olbrzymiej amerykańskiej końcówce moc. Lecz po kolei, zacznijmy od basu. Szanowni, tu nie ma owijania w bawełnę. Jest duży, solidny, gęsty i schodzi ekstremalnie nisko, jak na wzmacniacz typu SET. Zwyczajnie to jest potężne basisko, które na dodatek jest zaskakująco szybkie i zwinne. Zakres ten utrzymuje doskonały porządek, a przy tym prezentuje, a na tym wszystkim prezentuje, zyskuje ogromna skala dynamiki. Jeżeli coś bym wymagał jeszcze więcej, to może odrobinę więcej samego detalu. Myślę, że to można skorygować już samą lampą i w tym wypadku 211. Nie oznacza oczywiście to wcale, że nie ma tego detalu, bo jest. Ja lubię usłyszeć bardzo drobne wszelkie muśnięcia strun kontrabasu na przykład. Słuchając mocnego repertuaru, powiedzmy Anatemy, dostajemy doskonałe uderzenie stopy i porywający bas, którego linia podczas słuchania wciąga nas w swój pochód. Powiem szczerze, że gitara basowa, pochód na basówce, no rewelacja.
Średnica to ten magiczny zakres. Swoją barwą, strukturą zdecydowanie jest jej bliżej do grania, uwaga, według mnie 300B niż 845. Powiedzmy to coś pomiędzy tymi lampami. AGM70, o. Zakres ten jest gładki i jednocześnie bardzo soczysty. Moim zdaniem nawet troszkę bardziej w kierunku dobrej 300B. Doskonałą przejrzystość łączy się tu z kapitalną muzykalnością, obsypaną naprawdę olbrzymią masą szczegółów. Słuchając albumu grupy Yes 90-125, gitara brzmiała jakby była zdjęta prosto z fenderowskiego, chyba raczej marszalowskiego pieca. A wokal leciutko wysunięty do słuchacza brzmiał bardzo czysto i klarownie. Trzeba powiedzieć, iż ta średnica jest do bólu przezroczysta i ze swojej strony zalecam przyłożyć się do doboru przewodów głośnikowych. Tektron zwyczajnie nie odpuści i naprawdę pokaże, jak jest zrealizowane nagranie. Zakres mikrodynamiki w średnicy jest wzorowy. Trudno tu coś dodać. Uderzenie w werbel potrafi nas obudzić. Szybkość i bezpośredniość jest wręcz porażająca. Zatem średnica nie jest może aż tak bardzo dosłodzona jak w 300B, za to jest zdecydowanie bardziej klarowna. Wokale mają swój słuszny rozmach i wymiar. Nie są zbyt grube czy ciężkie. Znany żart o zgubieniu kokainy podczas słuchania muzyki metalowej w tym wypadku jest bardzo na miejscu, reprezentując wysoki poziom realności. Szczerze, trzeba uważać. Wysokie tony są tak zwiewne i szybkie, jakby grały od niechcenia. Dźwięki, jak szybko się pojawiają, tak szybko gasną, dając całości fenomenalne wrażenie. W każdym dźwięku górnego zakresu znajdziemy bogactwo harmonicznych. Góra jest pełna, dosadnie zdefiniowana, spójna i kompletna. Ten zakres nas nie zmęczy i wątpię, aby ktoś mógł stwierdzić, iż Tektron sieje górą bądź jest matowy. On jest bogaty. Wystarczy posłuchać Bobo Stenson Trio albumu Contra la Intention, gdzie znajdziemy utwory, które pozwolą nam ocenić wysoką jakość w zakresie czystości i szczegółowości góry pasma. Dynamika w tym wzmacniaczu to coś w stylu szybkich amerykańskich wozów startujących na jedną milę. Jest bowiem brutalna, zdecydowanie i piekielnie szybka. Skala jest odpowiednia, potrafi błyskawicznie uderzyć i zamilknąć niczym pięściarz wagi ciężkiej. Przy połączeniu z wysoko skutecznymi paczkami otrzymujemy prawdziwy dynamit. Zaleca się kulturalne obchodzenie z gałkami volume. Stereofonia. Plany są szerokie, głębokie. Lokalizacja instrumentów jest zerowa. Tu nie ma co opowiadać, pisać. Jest dokładnie tak, jak być powinno. Nie ma nic więcej, ani nic mniej. Podsumowując, w mojej ocenie to wybitny wzmacniacz w układzie single ended. Łączy w sobie zaletę najlepszych układów zbudowanych w oparciu o 300B, lecz ma od nich zdecydowanie dobitniejsze skraje pasma. Również dynamika stoi na ekstremalnym poziomie, ekstremalnie wysokim poziomie. Sumując, wygląda jak dzieło sztuki, a gra jak szlachetny instrument. Ja podpiąłem go wtedy do Jamie Labów Mini Utopia, miałem jeszcze Elaki 170, Electrovoice Delta. Swój wzmacniacz to już były końcówki lampizatora na lampie GM70. Przewody głośnikowe Duelundy już chyba wtedy miałem. Sieciówka na pewno Heliona i Nil. Gramofon i jeszcze wtedy JVC QLY55F z wkładką Denona Dell 103R. Kawał kapitalnego wzmacniacza i powiem szczerze, iż mimo tam upływu kilku lat od jego recenzji nadal mam gdzieś go w głowie. Szanowni, jeszcze raz przypominam, zachęcam do zadawania pytań, zachęcam do śledzenia kanału. Bądźcie razem z nami, bo nie tylko ja będę jechał, również Janusz i goście specjalni.
O 19 w czwartek będziemy się wybierać i odpalę live'a. Zobaczymy jak z łącznością, jak to będzie się kręciło. Bądźcie, włączcie, oglądajcie. Uwielbiam komentarze pana Gabriela, zawsze na temat, zawsze szczere, ale, że tak powiem, z bańki. Piszcie, ja nie usuwam komentarzy, nie mam z tym problemów. Chciałbym być wiarygodnym, a na wiarygodność pracuję się latami, więc nie jest tak, że wam coś specjalnie polecam lub mam jakiś układ. Gadam sobie do was, bo po prostu lubię. To wszystko. Miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.